Zadanie 29 za 3 punkty z egzaminu gimnazjalnego 2006. Wilgotnością drewna nazywamy stosunek masy wody zawartej w drewnie do masy drewna całkowicie suchego. Przyjęto podawać wilgotność drewna w procentach. Ich liczbę W obliczamy za pomocą wzoru. I tu masz podany wzór, gdzie duże M oznacza masę drewna wilgotnego, a małe M masę drewna całkowicie suchego. Wyznacz duże M w zależności od małego M i W. Zapisz kolejne przekształcenia wzoru. Przepiszmy nasz wzór. Zanim zacznę przekształcać, chciałbym Ci zdradzić jedną wielką tajemnicę dotyczącą przekształcania właśnie wzorów. Tą tajemnicą będzie wierszyk, a w zasadzie recepta, według której, jeżeli będziesz postępował, to zawsze przekształcenia będą proste. Po pierwsze, na początku usuwaj mianownik. Później pomnóż przez nawias. Dalej, grupuj stronami, czyli x na lewo, liczby na prawo. Tu akurat nie mamy x-ów, ale trzeba będzie zgrupować niewiadome na jedną stronę, a pozostałe symbole na drugą. A na samym końcu, numer 4, wyłącz niewiadomą przed nawias. I działamy według tej recepty. Punkt pierwszy. Usuń mianownik. W jaki sposób usunąć ten mianownik? Należy pomnożyć obydwie strony przez m. I zauważ, z lewej strony uzyskam wm, a tutaj m i m się skróci i otrzymam duże m minus małe m w nawiasie razy 100. Przejdźmy do punktu drugiego. Pomnóż przez nawias. Mamy nawias, więc wymnażamy m przez 100. Wm przepisuję, a tutaj wymnażam 100 razy m duże, 100m i minus 100 małe m. Następnie przechodzę do punktu trzeciego. Grupuj stronami. Oznacza to, że duże m, które chcemy wyznaczyć, musimy zostawić na jednej stronie, a wszystkie inne symbole przenieść na drugą stronę. Zauważ, że mamy tutaj tylko w jednym miejscu duże m. Więc może zostawimy 100m po prawej stronie, a wm i minus 100m przerzucimy na stronę lewą. Wm jest już po lewej stronie, więc jest ok. Minus 100m przerzucam na lewą stronę, zmieniam znak. No tutaj już mówiłem, 100m przepisujemy bez zmiany. Punkt czwarty. Wyłącz niewiadomą przed nawias. Akurat punktu czwartego nie wykorzystamy, gdyż mamy tylko jednego ema. Punkt czwarty wykorzystujemy tylko wtedy, gdy po zgrupowaniu stronami mamy w kilku miejscach naszą niewiadomą. Tutaj jest akurat dosyć prosta sytuacja, gdyż jest jedna literka m. Więc jak ją wyznaczyć? Myślę, że rozumiesz, że trzeba stronami podzielić równanie na 100. Wówczas ta setka się wyredukuje i otrzymamy samego ema. Ale oczywiście równanie dzielimy stronami, więc tę oto wartość, tę sumę należy podzielić na 100, a tutaj 100 i 100 już, jak mówiłem, się wyredukowało. I tak naprawdę już mamy wzór wyznaczony, mogę go tylko jeszcze odwrócić stronami, żeby m było po lewej, a cała reszta po prawej stronie. I mamy już wyznaczony wzór na duże m, czyli na masę drewna wilgotnego. Pragnę jeszcze na samym końcu zwrócić uwagę na ten wierszyk. Ten wierszyk naprawdę działa. Przetestowałem go wielokrotnie na uczniach. Co jeszcze chcę dodać? Otóż jeżeli na przykład nie masz we wzorze nawiasu, bo tutaj nawias się pojawił, ale może być sytuacja, że we wzorze w ogóle nie będzie nawiasów, no to wówczas z punktu pierwszego przeskakujesz na punkt trzeci. Może się zdarzyć, że nie będzie na przykład mianownika. No to nie będzie co usuwać. Więc ten wierszyk działa od góry. Skoro nie ma punktu pierwszego, to zaczynasz od drugiego. I myślę, że już zadanie zostało wytłumaczone. Życzę powodzenia. Na razie. Cześć.